Już w roku 7 w komendzie głównej była zorganizowana taka komórka, a od roku 13 w komendzie głównej policji funkcjonował wydział do walki z cyberprzestępczością. Powstanie wydziałów, komórek do walki z cyber no jest oczywiste. Jest oczywiste z jednego prostego względu. Od roku 91, kiedy tak na dobrą sprawę w Polsce zaczął się internet, od zerowej liczby użytkowników do zeszłego roku, kiedy tych użytkowników w Polsce było 28 milionów, 28 milionów użytkowników plus miliony urządzeń, no daje to olbrzymie pole do popisu dla tych złych. Tych, którzy są po ciemnej stronie, którzy no, chcą uzyskać czy to środki, czy inne, nie wiem, dane w niekoniecznie legalny sposób. Proszę Państwa, tak naprawdę w jakim obszarze się poruszamy, w jakim obszarze, jeżeli chodzi o prawo, jakie naruszenia ścigamy. Oczywiście oszustwa komputerowe, pedofilie, handel bronią, stalking, włamania na serwery, podrabianie, przerabianie dokumentów, oszustwa metodą na wnuczka, nawet oszustwa metodą na wnuczka, ponieważ to jest takie oszustwo, które nie żyje w cyberświecie, aczkolwiek odbieraki, tak zwane odbieraki, osoby, które udają się do tych osób, które tracą środki, do tych starszych ludzi, werbowane są na portalach ogłoszeniowych. Tam oczywiście ogłaszają się jako kierowcy, są werbowani, w ten sposób stają się przestępcami. Chciałbym tak pracować, naprawdę, chciałbym tak pracować, byłoby świetnie. Chciałbym też mieć włosy, nie mam. No życie jest okrutne, niestety. Chciałbym móc mieć takie nie wiem, przestrzenne monitory, no coś świetnego. Nakładam parę filtrów na dużą plamę wypikselowaną, mam pojazd, mam sprawcę, super. Pracuję tak, z reguły pracuję tak. Niestety są godziny ciężkiej, żmudnej analizy danych, które uzyskujemy od prowajderów, danych, które musimy zebrać, danych, które uzyskujemy z policyjnych baz danych. Oprócz tego, no nie, nad moje praca się nie kończy. Uzyskujemy informacje z urządzeń, to znaczy mamy takie małe labo, w związku z czym dokonujemy ekstrakcji z telefonów, tabletów i tak dalej. Prowadzimy prelekcje, prowadzimy szkolenia w szkołach, na uczelniach i wszędzie, gdzie się da szerzyć tą wiedzę, jak nie stać się ofiarą cyberprzestępców. A jak widać, tych ofiar jest bardzo dużo. Taka krótka statystyczka na świecie, w Polsce, 556 milionów ofiar rocznie. No 18 ofiar na sekundę, od kiedy zacząłem gadać, już no niestety, ale paręset osób no jest ofiarą. A jak od strony pieniędzy? Każdy z nas lubi kasę, ja lubię bardzo, chociaż no pracuję w budżetówce, za dużo tego nie mam, ale lubię. Jakie straty? 110 miliardów w skali globalnej, z czego naprawy po różnych włamaniach, po incydentach to 26%, a oszustwa 42%. Ogromna skala oszustw, ogromne pieniądze. Na dole mamy przeliczenie, jak to wygląda w Polsce, 4,8 miliarda. Wow. Po przeliczeniu na użytkowników 672 zł. Czego obawiają się użytkownicy? Czego się nie obawiają? Co znają? Czego nie znają? Największe obawy i najbardziej znane łączą się, prawda? Najmniejsze obawy, najmniej znane zagrożenia, nie wiem, może użytkownicy myślą, że ich to nie dotyczy, ale to dotyczy tak naprawdę wszystkich nas, wszystkich użytkowników. Mega mózg XX wieku. Dwie rzeczy są nieskończone, wszechświat i ludzka głupota. Co do wszechświata nie jestem pewien. Natomiast ludzka głupota, często połączona z ignorancją, z brakiem wiedzy, daje olbrzymie pole do popisu dla cyberprzestępców. Taki phishing, no powiedzmy, no nie jest zbyt wyrafinowany, ale mogę sobie dać rękę obciąć, że znalazłoby się kilka osób, które by na to poleciało, które udostępniłyby swoje dane. Naturalnie mógłby chodzić bez ręki później, ale myślę, że nie byłoby tak źle.
A to, proszę Państwa, piękność. Piękność z Nigerii, Nigeryjka, która nawiązała kiedyś kontakt z jednym z użytkowników portalu Facebook. Użytkownik ten jest mieszkańcem, myślę, że nie wyjechał do tej pory do Nigerii, jest mieszkańcem województwa świętokrzyskiego. No, co mogę powiedzieć? Po miesiącu korespondencji ta relacja bardzo się zacieśniła, miłość kwitła, chociaż ta piękna kobieta zwierzyła się, że trochę obawia się o swoje życie, ponieważ jej ojciec jest wysokim dygnitarzem, różne słuchy dochodzą, że może dokonać się przewrót i ona najchętniej właśnie wyprowadziłaby się z Nigerii, przyjechała na przykład do Polski. I proszę sobie wyobrazić, że nagle kontakt się urywa. Urwał się kontakt. Jak to się stało? Przecież taka wspaniała relacja. Po około dwóch dniach naszego bohatera odezwali się ci źli chłopcy. Ci źli chłopcy, którzy porwali jego księżniczkę. Porwali ją i mało tego, że ją porwali, to jeszcze grożą, że ją zabiją. A chyba że wpłaci okup. Nasz bohater nie był zbyt majętnym człowiekiem, aczkolwiek przez jakiś tam okres czasu uściłał paręnaście tysięcy, dokonał jednej, drugiej, trzeciej wpłaty i niestety środki się skończyły, a oni dalej grożą. Wtedy postanowił, że złoży zawiadomienie na policję. Jak postanowił, tak zrobił. Złożył zawiadomienie ku zdziwieniu dyżurnego, ponieważ postanowił zrobić to rano. Siódma rano dyżurny kończy swoją robotę. Oprócz takiego pakietu podstawowego z nocki, gdzie miało być tam awantura domowa, ewentualnie jakaś kolizyjka, to jeszcze mu weszło rozbój, to jeszcze mu weszło jakieś pobicie. No straszne rzeczy. A tu przychodzi facet i mówi, że chce zgłosić porwanie. No szok. Prawda? Ta komenda powiatowa to nie jest Meksyk. Tam nie wybuchają bomby, tam ludzie się nie strzelają. No i niezbyt często dochodzi do porwań. Dyżurny zapytał, ale jak to? Nasz bohater przedstawił całą sytuację. Pierwsze, co dyżurny zrobił, złapał za telefon i zadzwonił do nas. No bo jakżeby inaczej. Wiecie, u mnie w wydziale jest taki system nagród. Od czasu do czasu jesteśmy wynagradzani przez naszego naczelnika. Jeżeli ktoś się spóźni na przykład, to może iść na mecz dodatkowo. Jeżeli ktoś zapomni o jakimś piśmie, które było terminowe, no to będzie miał jakąś fajną sprawę. Akurat tego dnia spóźniła się Kama ku naszej radości, ku radości reszty uczestników naszego wydziału. Kama była trochę zdezorientowana, rano weszła, 5 minut spóźniona, przeprosiła i tak, chwila konsternacji, czemu się na wszyscy na nią patrzymy? A my już wiedzieliśmy czemu. Ona też wiedziała czemu, ponieważ, dowiedziała się i 10 minut później już rozmawiała z tym naszym bohaterem, który chciał złożyć, który w zasadzie złożył zawiadomienie o porwaniu swojej piękności. Jak sprawa się skończyła? No, Kama rozmawiała z nim jeszcze nie raz. Było to nie do przekonania. Facet był w ogóle nie do przekonania, że on po prostu jest ofiarą oszustwa. Za nic w świecie nie chciał tego zrozumieć. No cóż, od strony procesowej odmowa wszczęcia. Od naszej strony notka do ambasady Nigerii. No i my czynności zakończyliśmy, a nie dam sobie ręki uciąć znowu, czy on do tej Nigerii nie pojechał. No ale tak to było. Kolejne love story z naszego podwórka o atakach na amerykańskiego żołnierza. Każdy słyszał. U nas zdarzyło się kilka, aczkolwiek takie dwa z zeszłego roku bardzo udane, ponieważ przy pierwszym pani wysłała swojemu ulubemu 150 tysięcy złotych, przy drugim druga pani wysłała 115 tysięcy złotych. Aczkolwiek w przypadku pierwszym, oczywiście nawiązanie znajomości gdzie? Na Facebooku. A gdzieżby indziej. No i taka krótka socjotechnika. Ja jestem amerykańskim żołnierzem, aktualnie na misji w Afganistanie. Jestem oficerem, mam polskie korzenie. Ja nie mam rodziny. Nie chcę mi się wracać do Stanów. Ja najchętniej osiedliłbym się w kraju przodków. I mało tego, jak się zwierzył, z czego się zwierzył,
że on nabył bardzo okazyjnie kosztowności. Kosztowności, złoto, ma dużo oszczędności, trzyma to w sejfie, nie wierzy bankom, absolutnie, aczkolwiek ma to przy sobie i nie może tego za bardzo ze sobą wieźć do Polski, boi się kontroli, ale on by to wysłał. On by to wysłał i gdyby ona się zgodziła, to on by to wysłał do niej. I ona się zgodziła. Dobrze, fajnie, pięknie, znowu fiołki, znowu miłość. Z tym, że pojawił się mały problem. Paczka zamiast do Warszawy trafiła, przepraszam, safe, zamiast do Warszawy trafiła na Heathrow. Nie wiadomo czemu. I pojawił się kolejny problem. Trzeba uiścić opłatę lotniskową, bo safe przepadnie. Opłata lotniskowa, no, bogatele 12 tysięcy. Dobrze, pani przelała te pieniądze, no bo wiadomo, że on wszystkie swoje oszczędności ma w tym sejfie, prawda, który wysłał. Pani przelała środki i tak ten sejf krążył od lotniska do lotniska. W międzyczasie oszczędności pani się skończyły, ale to ją w stanie zraziło, wzięła pożyczkę. Wzięła pożyczkę, najpierw w banku, później w parabanku, uzbierało się 150 tysięcy. W końcu stwierdziła, że nie, ona musi złożyć zawiadomienie. Poszła do KPP, do Komendy Powiatowej Policji, innej niż w tym pierwszym przypadku, na szczęście trafiło na innego dyżurnego i złożyła to zawiadomienie, ale nie w kierunku 286, nie w kierunku oszustwa, tylko ktoś ukradł jej sejf. Summa summarum. Pani nie dostała sejfu, amerykański żołnierz się nie zjawił i skończyła z ogromnymi długami. To obraz tego, jak działa socjotechnika, jak mocno można kogoś przekonać do tego, żeby zrobił to, co chcemy my. A, no druga pani, już zapomniałem, druga pani 115 tysięcy, trochę mniej. Miała odłożone pieniądze na budowę domu, tam poszło to szybko, to nie było dojenie przez parę miesięcy, to było dojenie przez powiedzmy miesiąc czasu, krótkie 5 przelewów. W banku, pracownicy banku oczywiście, nie rób tego, to jest oszustwo, pani straci te pieniądze, ale to są moje pieniądze. Okej, okay. Przy ostatnim tym wpłacie pracownicy banku wezwali policję. Przyjechał patrol, niech pani tego nie robi. Proszę pani, przecież to jest oszustwo ewidentne, ale to moje pieniądze. Dobrze, skoro to pani pieniądze, pani decyduje. Niestety, ale ona powiedziała, ile ma pieniędzy. W momencie, kiedy przestępcy już dostali całość, kontakt się urwał i niestety pani po 3 dniach ze łzami w oczach przyszła złożyć zawiadomienie. A sprawa taka jest dość ciężka ze względu na to, że bezkarność jest siłą tych przestępców. Faktycznie działają z terenu Nigerii. Jak już powiedziałem, są dobrymi socjotechnikami, a obwarowania prawne, współpraca międzynarodowa, to jest, no nie działa zbyt szybko, no nie ukrywajmy. To jest masa dokumentów, które muszą przejść przez sądy, nasze prokuratury, które muszą trafić do sądów, prokuratur z danego kraju i czas płynie nieubłaganie, dane uciekają, a jeżeli w danym kraju, nie wiem, okres przechowywania danych telekomunikacyjnych jest 7 dni, no to o czym mówimy? Niestety, ale kończy się to, jak się kończy. Tyle na temat socjotechniki. A teraz może trochę o fejkowych sklepach. To jest sklep Prady na pustyni w Meksyku. Wróć, w Teksasie. Tak? I to jest, w środku znajdują się faktycznie oryginalne rzeczy, torebki, buty Prady. Tak? Z tym, że jest to taka instalacja artystyczna. Nie wiem, gdzie to się znajduje. Nie wnikałem, naprawdę nie wnikałem. Dobrze, przejdźmy dalej. Ale wiecie co, wiem, że ten sklep funkcjonował. Sklep z bronią, piękna sprawa. Broń różnego kalibru, fajne zabawki, zupełnie bez pozwolenia. Mało tego, z dostawą do domu, na paczkomat, gdzie tam się komu żywnie podoba, gdzie użytkownik chciałby, żeby ten sprzęt trafił. A to jest hit sprzedaży. Proszę Państwa, to jest Beretta M82, 1,5-calowy kaliber.
No takie działko przeciwlotnicze. W promocji za jedyne 29 tysięcy złotych. Jeden użytkownik kupił. Nie wiem, czy zamówił na paczkomat. Być może tak właśnie było, ale kupił, zapłacił. Skąd wiemy, że zapłacił? No bo uzyskaliśmy informacje na temat tych płatności. To jest w ogóle kaska szła na zwykłe konta, później wszystko w krypto, mikser, jak widać, to jest tylko wycinek tego, co się z tymi środkami działo. Trzy portfele, trzy miesiące działalności, po kursie, jaki wtedy był, prawie 1 000 000 zł. Całkiem nieźle. Całkiem niezły wynik. I sam ogłoszeniodawca też jest dobry, bo dobrze się krył. Dobrze się krył, często zrzucał się z urządzeń, cały czas siedział za torem, no wiedział, co robi. Wiedział, co robi. Na początku powiedziałem, że nasza praca to często i gęsto żmudne godziny analizy. Analizy billingów, numerów telefonów, jakimi się posługują sprawcy, logów, kolejnych urządzeń, e-mail i tak dalej, i tak dalej. Po kilku miesiącach obserwowania, jak człowiek sprzedający tak wspaniałą broń w internecie zmienia urządzenia, okazało się, że w pewnym momencie włożył swoją kartę do urządzenia, które służyło mu do popełnienia przestępstwa. Pospieszył się. Krótko mówiąc, zarąbał się. Musiał dokonać szybkiej opłaty i gdzieś nóżka mu się powinęła. Przez co ustaliliśmy człowieka. 2 dni później już był spersonalizowany. No cóż, ja jestem w Komendzie Wojewódzkiej. Facet handlował bronią. W związku z czym no, my już tego nie zrealizowaliśmy. Inne służby były bardzo zainteresowane tym dżentelmenem. Także materiały zostały im przekazane, aczkolwiek z sukcesem. A to z zupełnie innej beczki. Taka sprawa. Bardzo ciężka. Jeżeli ktoś ściga pedofilię, zajmowała się pedofilią, wie, że to jest strasznie ciężkie. Ja szczerze powiedziawszy, kiedy pierwszy raz spotkałem się z materiałem pedofilskim, to ja przez 3 dni nie mogłem dojść do siebie. Jedno pytanie, jak? Po co? No, co ci ludzie w ogóle mają we łbie? Ale nie wiem, chyba po pewnym czasie człowiek twardniej leci. Proszę Państwa, to jest takie zestawienie w ciągu 14 dni, ile na jednym koncie facet wrzucił na chomika. Na jedno konto chomikowe, 1,5. No, dość dużo pedofilii, prawda? Nawet bardzo dużo, biorąc pod uwagę to, że to nie było jedno konto. W momencie, kiedy był wycinany z jednego konta, zakładał następne, aczkolwiek no, ustaliliśmy go, bo szczerze powiedziawszy, to on bardzo się nie krył. Był bardzo, bardzo pewny siebie. Przed całą realizacją, przed zatrzymaniem, prokurator zażyczył sobie, żeby ściągnąć materiał, który on wrzucił na chomika. Było tego 3,5 tera. Olbrzymia kolekcja. Powiem tylko, że w domu znaleźliśmy u niego kolejnych 6 dysków, od pół do tera. Zgadnijcie z czym. Wiadomo. Właśnie z takim materiałem. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o pedofilów, to jest przekrój, jeżeli chodzi o nie wiem, tak w społeczeństwie, jaką grają rolę, strasznie, strasznie duży. Ponieważ ten to był naprawdę doktor inżynier budownictwa, wykładowca, rzeczoznawca, powszechnie szanowany w środowisku naukowym. No naukowiec, no jejku, no, niby mądry facet, no ale niestety taką, powiedzmy, że miał pasję. Oczywiście z miejsca dostał areszt, poszedł na zetkę, na zakład karny. Tutaj jest taki dość, wiecie, masywny. Widziałem go później, poszedł na środki wolnościowe jakieś. Widziałem go, jak przemykał po mieście. Powiedzmy, że chłopa nie było. Jedna, nie wiem, no połowę go nie było. Ale no, mi go żal nie jest. Tak zakończyła się jego historia z publikacją, z udostępnianiem pedofilii. Takie case'y chciałem wam przedstawić.
tak jak przedstawiłem, zajmujemy się naprawdę bardzo szeroką tematyką cyberprzestępczości i to jest naprawdę bardzo ciężki kawałek chleba. Bardzo dziękuję za uwagę.